sezon już właściwie się skończył, medale są rozdane, jedni są zadowoleni, drudzy nie. A dzisiejszy dzień, no to wiadomo jest, pytają mnie tutaj, kto wygra. Jest nieważne, kto to wygra. Ważne, żeby publiczność zobaczyła sobie najlepszych zawodników na świecie i to jest wszystko. A czy wygrają jedni, czy drudzy, to tak naprawdę znaczenia już nie ma. Ta inicjatywa jest bardzo ciekawa i taka w zasadzie niespotykana, dość nowa, więc liczymy tutaj na przede wszystkim ciekawe widowisko, bo to jest najważniejsze. Byłoby wspaniale, gdybyśmy mieli pełne trybuny tego stadionu w Lublinie. Gościmy tutaj tak naprawdę raz na jakiś czas, bo z tego co się orientuję, no już dawno tak chyba dobrej imprezy w Lublinie nie było, w sensie oczywiście tylu znanych zawodników, także najważniejsze jest to, żeby kibice mieli z tego frajdę. My kończymy sezon, ale faktycznie chcemy tym meczem jeszcze pokazać jakieś ciekawe widowisko i myślę, że to powinno się udać. Well, hopefully fun, but also hard race. I think, you know, whenever you're a speedway rider, you know, you want to win whatever you participate in. And I'm sure that as a team manager as well, it's a new role for me, but I would also like my team to win, of course. So I think there'll be good racing out there today. Osiemnaście lat temu drużyna Motoru spadła z pierwszej ligi i potem było kilka lat przerwy. W ogóle nie było żużla w Lublinie. Teraz od kilku lat jest, ale no niestety nie na takim poziomie, jakbyśmy chcieli. Jakby chcieli kibice przede wszystkim. Ja w pierwszym biegu troszeczkę miałem inaczej motocykl przełożony, zrobiłem korektę na kolejne, jest lepiej, no. Zobaczymy, jak widać, tor jest niezwykły jak na lubelskie warunki, bo jest bardzo twardo. No i staram się jakoś dopasować w wyścigach, więc będę patrzał, co się robi z torem, konsultował z kolegami. Będę jechał dalej, coś zmieniał. This track is very crucial to make good starts on too. It's pretty difficult to pass. So yeah, right now the Polish team has definitely got the advantage on us there. But we're all working hard, trying to find something to make it better. Ten jakby bieg tutaj udowadnia, że może też się tam powiedzmy dość mocno odepchnąć po tej zewnętrznej i tutaj Darcy to wykorzysta. Kilka punktów przewagi, dociągniecie to do końca? Walczymy do końca, więc no, myślę, że no, to w tym wszystkim chodzi, żeby jechać do ostatniego biegu. Zobaczymy, no, na razie jest ciekawie. To co tutaj było, to 18 lat nie było w Lublinie, z tego co się orientuję, prawda? Jest, a myślę, że też to pozwoli na przyszłości, na podniesienie tego żużla z powrotem na jak najwyższy poziom w Lublinie, na który zasługuje, jak już tam kiedyś był.
They certainly were. They rode really well, all of them, and you could really tell they wanted to win in front of their home crowd. And there wasn't really much we could do about it. But obviously, we were a little handicapped by Ty Woffin not being here. It would have been nice for him as a world champion to be in here for the crowd. But you know, we did our best. But obviously, Poland also were missing Tomasz Golob, so that, you know, that was pretty much the same. So we just weren't good enough. No i to właśnie te pełne stadiony pokazują, że zapotrzebowanie na dobry żużel w miastach, gdzie nie ma ekstraligi, jest duże i bardzo dobrze, że tak właśnie się dzieje, że tak był mecz właśnie Polska-Rosja w Ostrowie, gdzie pełen stadion ludzi i dzisiaj też. Także widać, że żużel jest potrzebny. No tor był taki, bardzo się zmieniał. Były momenty, że było można jechać szybko i atakować. A były też momenty, że tylko się jechał przy krawężniku, bo było tam najkorzystniej. Więc tor był zmienny i ciężko w ogóle było mijać. To nie jest też łatwy tor, bo jest specyficzny. No ale mimo wszystko jestem zadowolony. Wyzwanie ogromne, jak sami zauważyliście, że zostało to wszystko dopięte. No w tej chwili mogę powiedzieć, bo to jest moje zdanie, że zostało dopięte do perfekcji. Ale i pogoda nam dopisała, to jest najważniejsze. Kibice, jak żeśmy widzieli, na maksa, nie było miejsca. Sukces polskich zawodników, to jest najważniejsze. I najważniejsze jest, że cało i zdrowo, że nikt nie ucierpiał. A przy tym była fajna zabawa dla kibiców nie tylko z Lublina, ale i z całej Polski.